Dziś chciałabym powiedzieć o najnowszym projekcie rządowym, czyli o zmianach w VAT-cie. I te zmiany w VAT-cie, powiem Wam, przyjęłam z wielkim zainteresowaniem, ale także z radością, dlatego że jest to krok do przodu. Nie jest to oczywiście pomysł, jaki ma Fundacja Jesteśmy Zmianą, bo my idziemy znacznie dalej, jeżeli chodzi o propozycje zmian w VAT-cie. Ale to jest już krok do przodu. Chodzi tylko o to, że jeżeli będziemy stosować tą ustawę, która jeszcze oczywiście nie wyszła w życie, to mam nadzieję, że będzie to prowadzone według zasady kasowej. Ja pokrótce powiem, na czym to polega. Chodzi po prostu o to, że jeżeli ja sprzedaję towar, to mój kontrahent będzie mi płacił na dwa konta. Na jedno konto będzie płacił kwotę główną, czyli ta, która się należy za towar, powiedzmy 100 zł, a na drugie konto specjalne będzie wpłacał kwotę VAT-u, czyli te 23 zł. Razem dostanę 123 zł, ale na dwa konta. Na konto moje normalne, prawda, gdzie tworzą się moje dochody i na drugie konto, gdzie będzie tylko VAT. To konto, na którym będzie VAT, nie będzie dla mnie dostępne w sposób normalny. Kiedy będę mogła z niego korzystać? Otóż jeżeli ja kupię teraz coś za 80 zł i zapłacę te 17 zł czy tam 18 zł VAT-u, to wtedy płacąc za to 80 zł zapłacę swojemu kontrahentowi z mojego konta bieżącego, a ten VAT, który wynika z tej faktury, czyli te tam 18 zł, te 18 zł będę mogła zapłacić z mojego konta specjalnego, tego konta, na którym poprzednio znalazło się te 23 zł. Więc to konto, na którym gromadził się będzie VAT w jedną i w drugą stronę, to konto będzie także używane do tego, żeby z tego konta płacić VAT do Urzędu Skarbowego. Więc jeżeli będzie zachowana zasada, że obowiązek VAT-owski będzie powstawał w momencie wpływu pieniądza, no to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast jeżeli byłaby zasada, że obowiązek VAT-owski powstaje tak jak teraz w momencie wystawienia faktury, no to to trochę będzie, myślę, że powoduje pewne zamieszanie. Bardzo jestem ciekawa szczegółów tej ustawy i będę Wam o tym mówić w miarę jak będą się te dyskusje posuwać naprzód. Dziękuję bardzo.